Zbliżają się święta Wielkiej Nocy, święta, gdzie śmierć została pokonana przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, gdzie pokazano, że życie po życiu może funkcjonować i pokazano, że można zwyciężyć nawet najtrudniejsze momenty, jakim jest śmierć. Życzę Wam, żeby w tym okresie świątecznym te wszelkie Wasze trudności, wszelkie sprawy, bolączki odeszły w niepamięć, umarły, a odrodziło się nowe, piękne, wspaniałe życie z nowymi planami, z nowymi nadziejami, z nowymi możliwościami. Życzę wszystkim oczywiście smacznego jajka, wspaniałego dyngusa, śmingusa i wszystkiego najlepszego. Szanowni mieszkańcy gminy Barciany, chciałabym w imieniu własnym i Rady Gminy Barciany złożyć Państwu spokojnych, zdrowych, ciepłych, pogodnych świąt wielkanocnych i szczerej zabawy z okazji śmigusa dyngusa. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych wszystkim mieszkańcom naszej gminy życzę pogodnych, zdrowych, radosnych, szczęśliwych, spełnienia wszelkich marzeń oraz wszystkiego najlepszego na te święta. W piątek w Barcianach odbyła się siódma sesja Rady Gminy. W obradach uczestniczyli radni, wójt, sekretarz, dyrektorzy szkół, dyrektorzy jednostek podległych oraz mieszkańcy. Sesję rozpoczęła przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Kłaczko-Dyjas. Przyjęto porządek obrad oraz protokół z poprzedniej sesji. Ryszard Kozyra, wójt gminy Barciany, przedstawił informacje na temat działań międzysesyjnych i podjętych uchwał. W dniu 27 lutego 2015 roku na szóstej sesji Rady Gminy zostały podjęte następujące uchwały. W sprawie zmian w uchwale wieloletniej prognozy finansowej gminy Barciany na lata 2015-2031, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok, w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zakładu Utrzymania Dróg i Zieleni w Barcianach w celu utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Utrzymania Dróg, Zieleni i Gospodarki Mieszkaniowej w Barcianach. W sprawie nadania statutu dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Utrzymania Dróg, Zieleni i Gospodarki Mieszkaniowej w Barcianach. W sprawie zmiany uchwały nr 42/277/2014 Rady Gminy Barciany z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 26/162 z 2012 roku Rady Gminy Barciany z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów i częstotliwości trybu ich uiszczania. Podjęte uchwały przyjęte zostały do realizacji oraz przesłane w ramach sprawowanego nadzoru wojewodzie warmińsko-mazurskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły zastrzeżenia do tych uchwał. W okresie międzysesyjnym podjąłem następujące zarządzenia. W sprawie rozliczenia dotacji za styczeń 2015 rok dla przedszkola niepublicznego Biedronka prowadzonego na terenie gminy Barciany. W sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych gminy Barciany w 2015 roku. W sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków pieniężnych i depozytów w kasie kasy fiskalnej oraz druków ścisłego zarachowania według stanu na dzień 11 marca 2015 roku. W sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2015 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. W sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków pieniężnych i depozytów w kasie, kasy fiskalnej oraz druków ścisłego zarachowania według stanu na dzień 23 marca 2015 roku. W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonej na dzień 10 maja 2015 roku. Stan inwestycji. Modernizacja systemu grzewczego w Zespole Szkół w Mołtajnach, trwa rozliczanie projektu. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Barcianach, trwają prace wykonawcze.
Modernizacja oczyszczalni ścieków we Frączkowie, trwa rozliczanie projektu. Termomodernizacja budynków oświatowych w gminie Barcianych, miejscowości Drogosze, Mołtajny, Winda, trwają prace wykonawcze. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Krylikiejma, Świętym Kamieniu, Krumławce w systemie zaprojektuj i wybuduj zastosowanie źródła światła typu LED, trwa realizacja zadania. Remont zbiornika wodnego w Bobrowie, trwa rozliczanie projektu. Modernizacja systemu ogrzewania w ZUDIS w Barciana z wykorzystaniem energii ziemi i słońca, przygotowanie projektu. Dobiegły końca zebrania sołeckie. Ostatnie przeprowadzone zebrania odbyły się w Drogosza 25 marca. W czasie od ostatniej sesji, to jest od 27 lutego, wybrano nowych sołtysów następujących sołectwa. Mołtajny pani Helena Konopka, Krylikiejmy pani Danuta Ceglarska, Skierki pani Katarzyna Kustra, Rodele pani Mirosława Jasek. Dziękuję dotychczasowym sołtysom za współpracę, a nowym wybranym składam gratulacje. Podsumowując zebrania sołeckie, oczywiście krótko, informuję, że dotychczas funkcję sołtysa sprawowało w ubiegłej kadencji 7 kobiet oraz 16 mężczyzn. Po tegorocznych zebraniach sołeckich stanowiska sołtysa objęło 12 kobiet, w tym 8 nowo wybranych i 11 mężczyzn. Kobiety złe, w tym 2 nowo wybranych. Co tak się składa, że w 10 sołectwach dokonały się zmiany na stanowisko sołtysa. Niektóre w trakcie poprzez wybory, niektóre poprzez to, że sołtysi zrezygnowali poprzedni z kandydowania. Podsumowanie kampanii sołeckiej, uroczyste podziękowania dla sołtysów już byłej kadencji, którzy przestali pełnić swe funkcje na sesji kwietniowej. Radni zgłosili interpelacje i zapytania. Dziur w drodze powiatowej Barciany-Mołtajny. Ponieważ ta droga nie będzie, jak wiadomo, robiona, ale chociaż żeby te dziury połatali. Powiem szczerze, że niedawno ulegam wypadkowi i kiedy jechałam karetką po tych dziurach, to wzywałam wszystkich świętych. Jest masakra, także bardzo bym prosiła o po prostu o interwencję, żeby po prostu chociaż połatali te dziury. I kolejny jeszcze problem, droga gminna przy garażach w Mołtajnach, to była robiona dzień przed wyborami. I co do położenia tego asfaltu, to naprawdę wszyscy mają bardzo duże zastrzeżenia. Myślę, że to jeszcze jest jakiś okres reklamacyjny, może firma, która to robiła, naprawdę zrobiła źle. Panie Wójcie, kontynuując sprawę dróg, remont drogi powiatowej na odcinku Aptynty, Arklity i dalej Mołtajny, Święty Kamień. Tam w niektórych miejscach trelinka jest pozałamywana, więc dobrze by było to naprawić i zebranie poboczy tutaj w tych miejscach, chociaż gdzie zbiera się woda. I remont drogi gminnej Wielewo-Aptynty. 21 marca zostałem zaproszony na zebranie sołeckie z nowo wybraną już panią sołtys i tam mieszkańcy uzgodnili, że zainwestowali swój fundusz sołecki w ogrodzenie cmentarza komunalnego i zdecydowali, że dalej nie będą inwestować w to ogrodzenie. Zwrócili się do mnie z prośbą żebym ja zwrócił się z prośbą do pana wójta o dalsze dokończenie tego ogrodzenia. Nie musi być takie naprawdę wyższołowe, wystarczy, jak będzie ogrodzone siatką. I druga prośba to jest mieszkańców Sylgin, bo tam droga powiatowa na wjeździe na most utworzył się taki uskok, asfalt po prostu usiadł. Następna prośba to jest mieszkańców sołectwa Mołtajny i Sokielniki. Chodzi o utworzenie parkingu przy cmentarzu komunalnym w Mołtajnach. I jeszcze jedna prośba mieszkańców Maciejek o podsypanie drogi gminnej do budynków mieszkalnych, tam gdzie jest pałac. I jeszcze jedna, bo to mam 4 sołectwa, to tak duża prośba. Prośba mieszkańców Sokielnik o podsypanie drogi powiatowej
miejscu, gdzie znajduje się krzyż, tam są takie dołki i gromadzi się woda i jadące samochody wybijają tą wodę na ławeczki, które znajdują się przy krzyżu. Radni uchwalili zmianę w wieloletniej prognozie finansowej oraz w budżecie gminy na rok 2015. Uchwałą ustalili stawki dotacji dla zakładu budżetowego na ten sam rok. Podjęli również uchwałę w sprawie utworzenia publicznego przedszkola samorządowego. Utrzymanie swoje potrzebuje, na utrzymanie zadań bieżących własnych gminy potrzebuje dotacji. Jest to dwutorowa dotacja, dopłata do utrzymania cmentarzy nieczynnych i terenów zielonych na terenie całej gminy w wysokości 39 groszy za 1 metr kwadratowy oraz dopłata do utrzymania dróg gminnych w wysokości 99,47 roboczogodziny miesięcznie. Wysokość dotacji na realizację zadań wynosi 135 599 zł. Zmiana ustawy o systemie oświaty od wielu już można powiedzieć lat, bo co najmniej od trzech, ciągle narzuca nowe zadania dla samorządu gminy, a także obniża wiek, do którego dzieci mogą trafić do przedszkola. W związku z powyższym zrodziła się taka inicjatywa, aby utworzyć przedszkole samorządowe na terenie naszej gminy. Po reorganizacji szkół dysponujemy wieloma pomieszczeniami w zespołach szkół. Rdzenne przedszkole znajdowałoby się w Barcianach, przy zespole szkół w Barcianach, natomiast oddziały zamiejscowe znajdowałyby się w miejscowościach, w których to zespoły funkcjonują, czyli w Mołtajnach, w Drogoszach i w Windzie. Ustawa o systemie oświaty obniżyła wiek dzieci, nawet dzieci niebawem 2,5-letnie, tak, które będą samodzielne, będą mogły trafić do tych przedszkoli. W związku z powyższym tworzymy dogodne warunki dla naszych mieszkańców, dla naszych dzieci, aby każde dziecko mogło być objęte wychowaniem przedszkolnym. Gmina Barciany zawarła uchwałą porozumienie z naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Kętrzynie. Zmieniona ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw pod koniec ubiegłego roku, a dokładnie listopada 2014 roku, wniosła taką zmianę, że od 18 kwietnia organem egzekucyjnym może być naczelnik Urzędu Skarbowego. Naczelnik Urzędu Skarbowego na bazie starej ustawy to funkcjonowało to w ten sposób, że organem egzekucyjnym był wójt, burmistrz, prezydent miasta. Zmiana tej ustawy spowodowała właśnie, że wójt może zawrzeć porozumienie z naczelnikiem Urzędu Skarbowego, na podstawie którego to wójt będzie nadal organem egzekucyjnym. Posiadamy pracowników, których wyszkoliliśmy w tej dziedzinie, którzy no już mają doświadczenie, bo zmieniona ustawa weszła w życie z dniem 1 lipca 2013 roku, więc można powiedzieć półtoraroczne doświadczenie daje nam tą możliwość, aby samemu ściągać należności za odpady komunalne. Podjęto uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Barciany. Ustawodawca nałożył obowiązek na rady gminy, rady miasta i tak dalej, aby corocznie uchwalać program bezdomności zwierząt i zapobiegania bezdomności tym zwierzętom. Oczywiście tam są określone procedury, jakie musimy spełnić, także ten program musi być zaopiniowany przez instytucje na terenie działającego naszego powiatu, jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, przez lekarza weterynarii, powiatowego lekarza weterynarii, przez koła łowieckie, które się znajdują na terenie naszej gminy. Wszystkie te czynności zostały dopełnione i oczywiście pod tym kątem został opracowany program bezdomności i zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015. Następnie radni wysłuchali sprawozdań finansowych z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Barcianach. Komisja rewizyjna przedstawiła protokół z kontroli w Zakładzie Utrzymania Dróg i Zieleni w Barcianach.
Na zakończenie sesji wójt gminy Barciany udzielił odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. Obrady zakończyły się miłym akcentem. Z okazji zbliżających się imienin wójtowi wręczono kwiaty. Radna Eugenia Gór, interpelacja sprawą remontów cząstkowych drogi Mołtajny Barciany. No, oczywiście zostanie przekazana do Zarządu Powiatowego Dróg z prośbą o pilne działanie w tym zakresie. Sprawa drogi przy garażach ewentualnych rękojmi zostanie przekazana na stanowisko zlecające tą robotę na kierownika referatu gospodarki komunalnej inwestycji, żeby się zajęli. Co do aluzji, że w dniu wyborów była robiona, szanowni państwo, ja realizuję budżet cały rok i nie słyszałem, żeby dzień wyborów był wyłączonym dniem do realizacji budżetu. Nie wiem, skąd te takie szczególne aluzje do tego dnia. Jeżeli chodzi o radnego pana Adama Prokopa, remont cząstkowy drogi Aptynty Arklity Święty Kamień oraz zebranie poboczy zostanie przekazane do Zarządu Dróg Powiatowych celem realizacji. Remont drogi Wielewo-Aptynty do Zudizu, bo to nasza droga, żeby pilnie podjęli działanie. Pan radny Dros Piotr, sprawa inwestycji w Krelikiejmach. No szanowni państwo, ja nie otrzymałem jeszcze od Sołectwa Krelikiejmy wniosku, że wnoszą o zmianę przeznaczenia tych pieniędzy. Jeżeli takie nie wniosą, to mnie ta inwestycja obowiązuje, ona musi być zrealizowana. Jeżeli taki wniosek wpłynie, no to Wysoka Rada zdecyduje, czy przyjąć ten wniosek, czy nie, bo taka jest procedura. Mówiąc krótko, przypominam, wszelkie zmiany w budżetach mogą być dokonane po przeprowadzeniu zebrania wiejskiego, stosownie do statutu sołectwa. I po tym zebraniu wiejskim musi wpłynąć wniosek do Rady Gminy o dokonanie zmian. Ja ten wniosek oczywiście muszę wkomponować w budżet, czyli tutaj go odpowiednio zaopiniować. No i ostatecznie państwo w tym zakresie podejmujecie decyzję. Jeżeli takie wnioski wpłyną, to my je oczywiście zrealizujemy, ale do tego czasu ja się nie wypowiem na temat, co z decyzją gminy, no bo jeszcze nie ma konkretnych ustaleń, co z funduszem sołeckim. Jeżeli chodzi o sylginy wyłom, czy tam jakby to nazwał, przy moście, no to oczywiście przekazane zostanie do Zarządu Dróg Powiatowych interpelacja. Jeżeli chodzi o posypanie żwirem czy czymś koło krzyża w Sokolnikach, no to również do Zarządu Dróg Powiatowych, bo to droga powiatowa. A sprawa cmentarza w Mołtajnach, ja tu nawet w przerwie rozmawiałem z panią sołtys na temat tego cmentarza. Ona tutaj podnosiła taką, pewnie z taką inicjatywą wyjdzie, żeby zwrócić się do sołtysów, którzy mają również tam mogiły. Czyli do sołtysów ze Skandawy, z Sokolnik, Momaj, tutaj i tam, kto by jeszcze nie był, żeby wspólne działania w tym zakresie, w tym celu podjąć. Z tym, że postój, tam nie ma terenu na postój. Ten postój może być robiony tylko w pasie drogi na rowie. Jak się przesunie odpowiednio płot, nie ma tam działki obok cmentarza, żadnej takiej, które można zrobić postój. My również na ten temat rozmawialiśmy z panią sołtys. No jeżeli ta koncepcja zmiany ogrodzenia, przesunięcia wyjdzie, wówczas można by w latach przyszłych, no nie wcześniej niż w roku przyszłym, bo pewne procedury w tym zakresie obowiązują, no taki postój spróbować zrobić, zasypując, nie zasypując może wprost rów, ale wkładając kręgi betonowe pod spodem, żeby zachować jego drożność, a na kręgach betonowych umieścić jakiś postój tam na kilkanaście samochodów. A jeszcze w sprawach różnych, jeszcze zanim zamknę dzisiejszą sesję, ponieważ no w takim szerokim gronie nie spotkamy się do pewnego momentu. Chciałabym w imieniu radnych Rady Gminy Barciany złożyć życzenia panu wójtowi imieninowe. Przed, no po prostu tydzień przed. Życzę przede wszystkim zdrowia, bo myślę, że piastując takie stanowisko, to trzeba mieć nieliche zdrowie, prawda?
Także życzę wszystkiego dobrego, a by to zdrowie dopisywało i pomagało Panu w realizacji wszelkich planów, tych, które związane są z spełnieniem tej funkcji oraz oczywiście osobistych. Wszystkiego dobrego. Serdecznie dziękuję. No jak już tydzień przed otrzymuję życzenia, to naprawdę trzeba zdrowia. Dziękuję bardzo.